Wygląda jak prawdziwy ruski soldat. A, ten pasunek tutaj mi. No. A teraz ja go dobrze założyłem? W ogóle nie. Ja go nie założyłem. Nie, dobrze go założyłem. Tak. A byłeś kiedyś w wojsku? Co, i ja? A nie wiem. Grałem w Call of Duty. Dzień dobry. Dzisiaj ja witam w kolejnym programie z serii Katowic. Wracamy znowu do triumfów kina. A zaczynam ja, bo dzisiaj ja wybierałem film na odmianę z serii moich ulubionych i najważniejszych dla mnie. Więc dzisiaj mówimy film Stanleya Kubricka Full Metal Jacket. Klasyka filmu wojennego, często uważana za jedną z najlepszych. No i właśnie od tego chciałbym zacząć. Czy to jest naprawdę film wojenny? Jak uważasz? Jest tyle słów mi się w ogóle nasuwa, kiedy sobie przypomnę ten film i wywołuje on zawsze we mnie tyle emocji skrajnych, powiedziałbym. Jest to film przede wszystkim bardzo smutny, zrobiony bardzo z takim sarkastycznym tonem wobec tych wszystkich wydarzeń, ale tak jak są inne filmy o Wietnamie, wiesz, są inne filmy, które po prostu centralnie traktowały temat wojny wietnamskiej jako jakiś rodzaj rozliczenia, no tak Kubrick sięga do zupełnie inne rejony i ja mam taki problem z tym filmem. Problem przede wszystkim taki, żeby go zapamiętać dobrze. To znaczy, pierwsza część tego filmu, bo wiadomo, trzeba rozróżnić to, że film bardzo mocno jest podzielony, też jeżeli chodzi o sposób sfilmowania, o to, jaką historię opowiada, na dwie części. Dlatego, że budzi we mnie takie mordercze wręcz instynkty. Najpierw względem tego chorążego, czy jakkolwiek on stopień ma, trenującego dopiero co żołnierzy w stanie poboru, którzy idą jak te świnie na rzeź, którzy są traktowani bardzo przedmiotowo od samego początku. To cięcie włosów, nie wiem. Mam wręcz jakąś taką reakcję obronną na to, dlatego że wtedy przypominam o moich włosach. No. Nie normalnie, byśmy się nawet dla mu. Nie. Mamo nie mógł iść na wojnę, fryzura mi nie pozwala. No, ale on tak głęboko sięga, jakby też... Nie, ciężko mi nie traktować go osobiście i w ogóle być zdystansowany podczas oglądania. Właśnie przez tą pierwszą część. Jest ona tak intensywna. Ja sam przechodzę ten trening w pewnym sensie, ale ja przechodzę trening jako widz, oglądając ten film, tak, że... Pierwsza moja myśl jest taka, nie chcę tego filmu więcej oglądać. Druga jest taka, że chcę, że jestem żądny śmierci. I po tej pierwszej części, druga rozpoczyna się tak przaśnie w ogóle. Jest takie rozluźnienie atmosfery, że ja mam problem z zapamiętaniem drugiej części. W takim sensie, że tak, żeby to odbiło się na mnie w takim stopniu, jak właśnie ta pierwsza część treningu, która kończy się dramatycznie, ale która moim zdaniem nie ma nic wspólnego tak dosłownie z wojną w Wietnamie, że jest to komentarz na temat wojny w Wietnamie. To raczej dotyczy jakichś takich naszych pierwotnych instynktów, które chcę wynieść na wierzch Kubrick i ja mam wrażenie, że ja sam poniekąd doświadczam tego, czuję to, co się dzieje. No. Tutaj ten trening, traktowany bardzo dosłownie przez Kubricka, tego stopnia, że on ściągnął zawodowego oficera z armii, który szkolił żołnierzy na tej wyspie, który znał wszystkie procedury po to, żeby pilnował aktora, żeby ten był dokładny i w efekcie go wygryzł zresztą, bo rolę przejął człowiek, który był autentycznym dowódcą plutonu Marines. Właśnie zastanawiałem się. Tak, on to szkolił. On to wszystko robił na żołnierzach, co pokazał w tym filmie. I był tak dokładny w instruowaniu człowieka na planie, że według legend Kubrick stwierdził, że po co ma płacić za jedną rolę dwóm osobom. Ale tutaj jest ten trening bardzo odczłowieczający. Unikamy trudnych słów, odczłowieczający. Odczłowieczający, tak. Tak, on jest na początku zunifikowany, ma takie same fryzury, takie same mundury.
Aha. Tracą swoje imiona tak naprawdę, bo Hartman odbiera wszystkim tożsamość. Mhm. On ich nazywa po swojemu. Mhm. On ich sprowadza do jednego materiału, z którego dopiero będzie chciał lepić żołnierzy. A de facto próbuje ich wszystkich złamać po kolei, żeby byli posłusznymi żołnierzami, a nie jednostkami indywidualnymi. To rzeczywiście bardzo boli. Bo widzimy ludzi, którzy mogli być zdolni, utalentowani, ciekawi i są na tym treningu zniszczeni. I to jest właśnie to, co mówisz. To niekoniecznie jest komentarz do wojny w Wietnamie. Mhm. Tutaj nie mamy kolejnego Łowcy Jeleni czy urodzonego 4 lipca, gdzie mamy bezpośrednio odniesienie do wojny w Wietnamie, bo tak naprawdę jedna i druga część tego filmu mogą być gdziekolwiek indziej. Gdziekolwiek indziej w odniesieniu do innej ideologii, czy do innej racji stanu, czy jakikolwiek byłoby to... jakkolwiek byśmy to gówno nazwali. Bo tutaj mamy po prostu wylane gówno. No Kubrick to jest bardzo dosłowny w tym wylewaniu, w jednej, wylewa, w drugiej części. Wylewa gówno i on w filmie, jeżeli dobrze kojarzę daty, ma premierę rok po Plutonie, tak? Olivera Stone'a. 86 rok to jest Pluton, Olivera Stone'a, który powraca do tego tematu, który w sposób też brutalny, też bezpośredni. Brutalny, ale raczej jednak tam jest to humanizm. To znaczy, to jest kino jednak stricte humanistyczne. To znaczy, ono jednak odwołuje się jeszcze do jakichś, powiedzmy, zachowanych takich, nie wiem, odruchów ludzkich, też przede wszystkim jest wiele bardziej empatyczne to kino, też w traktowaniu samych postaci. Natomiast tutaj całkowicie idzie to w farsę, ale idzie to w farsę, która nie traci autentyzmu zupełnie. Tutaj nie możesz polubić postaci. Za każdym razem, kiedy próbujesz polubić te postacie, kiedy już jesteś blisko, albo one zrobią coś, albo stanie się coś, co sprawi, że nie będziesz w stanie ich polubić. Nawet Jokera, który jest najbardziej łączącym dwie części elementy bohaterem głównym dwóch części. Tak, i jedyna postać, która daje jakąś nadzieję jeszcze w pierwszej części tego filmu, że ona zachowa te człowieczeństwo, dlatego że ona swoim postępowaniem jednak wywijała się z reszty, że po prostu bezwolnie, bez żadnego protestu tolerowali ten trening. Joker też, ale jednak przez swoje zachowanie i jakby przez swoje też decyzje, żeby jednak pomóc temu żołnierzowi, który... Snowballowi. Laurensowi zmienia, no i właśnie... Temu, który jest wybrany po prostu przez dowódcę, ale też przez całą tą drużynę jako ta najsłabsza jednostka. Nie radząca sobie. Który, co ciekawe, okazuje się doskonałym snajperem, świetnym strzelcem, który może w innym systemie treningowym, w innym programie treningowym, może okazałby się rewelacyjnym komandosem na przykład, no może nie komandosem, ale sami snajperem. Tutaj nie ma na to szans. Tu jest zunifikowany, wrzucony w jedno bagno. Jeśli nie jest taki jak inni, on musi ponieść tego konsekwencje. No i ta konsekwencja, jak się okazuje, film jest bardzo okrutna, bo odbija się na nim nie tyle jako na ciele, tylko na jego psychice w efekcie. On jest złamany, on jest zniszczony. Ja spojrzałem na to trochę od innej strony. Ja jednak film sam weryfikuje to, że on nie mógł być dobrym zabójcą ani dobrym snajperem. Dlatego, że on ostatecznie łamie się jako ta najsłabsza jednostka, powiedzmy, okazująca słabość jeszcze jednak. Nawet nie ze swojego wyboru, tylko po prostu na niego padło. No, nie mam innego słowa teraz, żeby to podsumować, żeby był tym wybranym, powiedzmy, kotłem ofiarnym. Ale przez to, że jest tą najsłabszą jednostką, był wręcz fanatycznie oddany w pewnym momencie temu, żeby się przyporządkować. To get up to the top of the fucking obstacle, if God wanted you up there, he would have miracled your ass up there. Potem sam obrywał od nich, bo oni obrywali od Hartmana za niego. Dokładnie tak. No, to jest też taka uniwersalna prawda, która wychodzi z tego filmu, że te jednostki, które okazują największą słabość i też nie mogą tego robić, potem cechują się największym fanatyzmem i oddaniem sprawie, żeby,
żeby, no, tak jak sam powiedziałeś, odzyskać tożsamość. Jak tracimy tożsamość, no to wtedy zazwyczaj szukamy nowej, albo chcemy ją w jakikolwiek sposób odzyskać. Jakby od razu, no, jeżeli mówimy o tym w taki uniwersalny sposób, jak w ogóle to odnieść do wojny w Wietnamie? Wojna w Wietnamie, no, to jest po prostu taki pretekst w tym filmie, który gdzieś tam, no, mówi nam, tak, to jest autentyczne, bo to się odnosi do czegoś, co się działo niedawno. Ale reszta, no, to przez coś o wiele, wiele więcej. Znaczy tutaj w Wietnam podejrzewam, że podobnie jak w bardzo wielu innych filmach, staje się pretekstem do wszystkiego, co złe, bo gdzieś ta owiana bardzo złowrogim kultem, jakimś takim złowrogim symbolizmem, wojna bez sensem, absurdem 10 lat, bezsensownego wysyłania ludzi na drugi koniec świata, stała się pretekstem do mówienia o wojnie. Do mówienia o absurdalnej wojnie. Druga wojna światowa ma troszkę inny kontekst, troszkę inny wymiar. Tamten absurd czasami jest niebezpiecznie wprowadzać. Późniejsze wojny są trochę zbyt aktualne jeszcze. Więc ten Wietnam owiany legendą staje się bardzo piękną wymówką. No i właśnie to jest druga część filmu. Mamy tutaj prawdziwe kino wojenne. Prawdziwy front. I ten front, tak jak sam mówisz, jest farsą. Czy tutaj właśnie mamy, nie wiem jak to uważa, bo tutaj widzę właśnie zaprzeczenie tego kina wojennego, kina sensacji, kina nawiązującego gdzieś do westernu, do przygody. Tylko ja tutaj widzę całkowite przeciwieństwo tego. Mamy nieprzygotowanych młodych ludzi, którzy dostali karabiny i po 3 czy 4 miesiącach szkolenia mają sobie poradzić w nieznanym kraju, w nieznanym środowisku. Z filmami wojennymi mam taki problem, po pierwsze, zawsze, niezależnie od tego jak się czuję, mam pierwsze założenie. Żaden film nie jest prawdziwy. Po drugie, żaden film wojenny, niezależnie od tego jak autentycznie, jak ja miałem wrażenie, że autentycznie wizerunkuje wojnę, nie jest w stanie w ogóle powiedzieć o tym, czym jest wojna. To znaczy, to jest doświadczenie dla nas zupełnie niedostępne. W ciągu ostatnich 60 lat w naszej historii, dla większości nas, jako Polaków, obywateli, to jest rzecz całkowicie obca, gdzieś brylująca po naszych wyobrażeniach. I dla nich tam, ten moment końcowy, gdy patrzą już na to dziecko, które jest, które umiera, które modli się w swoim języku. Boga o śmierć. Tak. To jest ta konfrontacja z tą rzeczywistością. Dlatego nie bez powodu wcześniej jest pokazana ekipa filmowa, która filmuje zdarzenia wojenne, które ktoś potem ma obejrzeć w Stanach, żeby mógł sobie zbudować wyobrażenie, które pozostanie tylko wyobrażeniem wojny. To on bawi się z nami w farce. On pokazuje, patrzcie jak mogłaby wyglądać wojna, ale zarazem nie wierzcie w to. Kubrick nie chce, żebyś tym uwierzył. On chce, żeby, oczywiście moim zdaniem, on chce pokazać pewien absurd wojny, który zostaje w człowieku. Stąd mamy kluczową, końcową scenę do bólu absurdalną, idące całe pokolenie młodych ludzi, śpiewających piosenkę z dzieciństwa, na której się wszyscy wychowali, tak jak my na piosence z domowego przedszkola, czy innych radosnych hitach z polskiej telewizji. Fasolki. Fasolki były fajne, odwal się. No, nie mówię o fasolkach jako o czymś, co jest niefajne. Ja lubię fasolkę. Fasolki były bardzo fajne, a szczotka i pasta kubek zimna woda do tej pory jest dobre protest. Natomiast tutaj mamy całe pokolenie właśnie idące, które jest chyba Kubrick próbował znaleźć piosenkę, której wszystkich połączy. Właśnie ta piosenka z ich dzieciństwa była czymś, co mogła połączyć całe pokolenie. Całe pokolenie utracone i... No wiesz, Łowca Jeleni pokazał to w taki sposób, taki... Jest to chyba... Jest to najlepsze... Dla mnie najlepsze świadectwo w ogóle tego, czym była wojna w Wietnamie i jakie to wniosło ze sobą potem konsekwencje, ale właśnie nie w takim rodzaju farsy, tylko bardzo, bardzo złożonej historii, która też, to trzeba podkreślić, jest podzielona w zasadzie na dwie części.
że jest właśnie, że wojna w Wietnamie często jest pokazywana, ale II wojna światowa rzadko była pokazywana w taki sposób, że to jest po prostu doświadczenie pokolenia, które zmierza się z wojną i całkowicie zmienia to pokolenie. Jest wiele, raczej tam, często paradoksalnie II wojna światowa jest pokazywana jako rodzaj po prostu wydarzenia militarnego bez jakichś takich większych konsekwencji czy refleksji na ten temat. Wojna w Wietnamie stała się właśnie takim tematem i jest właśnie ta cezura. Jest właśnie ukazany ten przeskok tego, co było przed wojną, a po tym, jak doświadczono tej wojny, udało się ją przeżyć. I Łowca Jeleni pokazuje to w inny sposób, ale też tak samo jest pokazane w Plutonie, w zasadzie tak samo to jest też pokazane. W Urodzonym 4 lipca też jest pokazane jako chłopak z ideałami przed wojną, potem po wojnie, jako ofiara tej wojny, jako osoba poszkodowana, która musi jeszcze bardziej o swoje prawa, dlatego że one nie są szanowane i musi się zmierzyć z tym, co, jak ludzie sobie wyobrażają wojnę, będąc cały czas w pokoju. I to jest, wiesz, no, mniej więcej tak, jak ja bym sobie miał wyobrażać cały czas, nie wiem, to, jak wygląda gra w piłkę, nie grając nigdy tą w piłkę i oglądając ją tylko przez okno, siedząc też w pokoju. Ale ty nigdy nie grałeś w piłkę. Nie znałeś mnie jeszcze wtedy, nie znasz mnie od tej strony. Chodzisz w tej strony. Byłem bramkarzem. Czyli nikt cię nie wybierał. Nie, byłem na bronie, ale na bramce. Patrz. Pokój i wojna, a wojna i pokój, nie wiem, wręcz jakiś Tolstoj tutaj z tego wychodzi. Tutaj masz pokój, tutaj masz stan przed wojną. Stan przed wojną. Przygotowania tak? Do wojny, a raczej przygotowania do zabijania. Fajnie, że o tym wspomniałeś, że nie ma pokoju, ale jest raczej stan przed wojną. I to jest właśnie to, co teraz przyszło już całkiem na myśl, że wojna może się też dziać w warunkach pokojowych właśnie w społeczeństwie, w grupie, zanim się przystępuje do wojny, że to wojna jest raczej jakimś stanem umysłu. No, tutaj wracamy do Rambo czy do Łowcy Jeleni. Gdzie wojna zostaje ci w głowie, nieważne, że ty już z wojny wróciłeś. Mhm. Akurat pierwszy Rambo to jest jednak takie kino niepozorne. Te dalsze części Rambo, typowo męska przygoda, w zasadzie kino propagandowe, typowe dla prezydentury Ronalda Reagana. No, dalsze części były w zasadzie taką właśnie ta cała muskulatura, Arnold też, tak. Tworzenie nad człowieka. Z łuku czołg rozwali. Tak, z łuku czołg. No. Tak, tutaj nie mamy z łuku czołg, tutaj mamy wręcz przeciwnie, nie mamy bohaterów. W sensie Full Metal Jacket. Nie mamy bohaterów, nie mamy żadnego Rambo, nie mamy żadnych zwycięzców. Ich zwycięstwem jest to, że przeszli przez rzekę gówna żywi. Że kolejny dzień na wojnie przeżyli. To było ich zwycięstwo. Nie to, że ktoś zdobyli jakiś kawałek gruntu więcej, czy... To jest mniej ważne. Ważne jest to, że oni przeżyli kolejny dzień w rzece gówna, jak to ponadto główny bohater na końcu podsumuje cały film. This is my rifle. There are many like it, but this one is mine. No, karabin, są różne narzędzia do zabijania, ale karabin jest w jakiś sposób tam wyeksponowany. Kultowy, tak. I jest to powiązane też z seksualnością, z genitaliami. Z religią. Tak. Ze wszystkim. I ta druga część kojarzy mi się mniej więcej tak, jak ja bym był na podwórku. Byłaby jakaś grupa, nie wiem, kilkunastoletnich chłopaków, którzy wiesz, żartują sobie mniej więcej o wojnie i o tym, tak, jakby, o dupy, cipki, wiesz, tego typu rzeczy. I to jest pokazane, wiesz, w odniesieniu do zabijania. Tyle, że zamiast tych dup i cip masz zabijanie, nie? Dużo cenzury będzie. jak to było? Podaj scenariusz. Kubrick to... Wiesz, dla mnie takim punktem kulminacyjnym to jest też istotne. W sumie bardzo, bardzo ciężko chwycić ten motyw w ogóle.
jest to motyw muzyczny i on jest bardzo ambientowy, to jest muzyka w zasadzie elektroniczna. Jest to typowy ambient z lat 80., który rozbrzmiewa nawet pod koniec pierwszej części, w sanitariatach, tak, w toalecie, gdzie w zasadzie główna postać tej pierwszej części, jedna z głównych postaci, popełnia samobójstwo. I potem ten motyw znowu pojawia się w tej samej niezmienionej postaci, kiedy stoją nad ciałem tego dziecka. I jakby to jest w zasadzie pokazana jedna i ta sama scena w zupełnie różnym, powiedzmy, w różnym zrealizowaniu, tak? I dla mnie nie zawsze urzekała ta mroczna strona tego, w jaki sposób taki motyw, który z jednej strony jest trudny do zapamiętania, a z drugiej strony bardzo podkreśla też to, co się dzieje w samym filmie i z samymi bohaterami, że bez tego motywu to nie byłoby możliwe, żeby to w taki sposób, że jest to tak kulminacyjny moment też dla samych bohaterów, tej przemiany, utraty niewinności, to już zaczyna brzmieć banalnie, ale mniej więcej z tym, co się wiąże, utratą złudzeń. Te dwa momenty. Spojrzeniem w samego siebie w tym. Też właśnie spojrzeniem w głąb samego siebie. W sumie nie mówiłbym tego lepiej. I to jest dla mnie zawsze najmocniejsza strona tego filmu. I oczywiście to, co się dzieje wcześniej, jest nieodłączne od tego, ale to jest ten najmocniejszy moment. Chociaż przy tej pierwszej części na mnie to mocniej oddziałuje niż przy drugim, ale jest to coś, co wywarło na mnie niesamowite wrażenie, kiedy pierwszy raz oglądałem ten film. Tak, to mamy jeszcze to, że mimo wszystko całość każdej części jest utrzymana w jakiejś pewnej kolorystyce, gdzie mamy na początku dużo jasnych kolorów zielonych, potem mamy właśnie te ostre, jak mówię, na początku szare, szaro-niebieskie, potem czerwień, sepia. No i właściwie odchodzimy z tego filmu w sepię, w ciemność, która zapada zaraz po gasnącym pożarze Wietnamu, po którym przecież Amerykanie jak szarańcza z tego wynikało. I tutaj nasuwa się jedno pytanie, bo rozmawiamy mimo wszystko o triumfach kina. Ostatnio rozmawialiśmy o Poczynaniu z Afryką, mówiliśmy o filmie bardzo honorowanym wieloma nagrodami, zwycięzcy bardzo wielu festiwali, z klasyczną obsadą, w klasycznej formie. Mamy uznanie krytyków, ale nie mamy znowu uznania publiki festiwalowej. Nie mamy w żaden sposób klasycznej formy, mamy wręcz przeciwnie. Pokaz kubrickowskiej zabawy formą. Więc w efekcie końcowym, czy to możemy uznać ten film za triumf kina? Uważam, że to jest triumf kina autorskiego. Triumf kina autorskiego w takiej autorskiej wersji, kiedy to autor decyduje o tym, co chce pokazać. Oczywiście nie znam szczegółów, nie wiem, jak to dokładnie wyglądało podczas kręcenia, ale sam efekt, jaki widzę na ekranie, to jest świadectwo tego, kiedy twórca odpowiada za to, co pokazuje i ma możliwość tego, żeby pokazać, co chce. Dokładnie to, co chce, to pojawia się na ekranie w sposób bezkompromisowy. To jest właśnie ten przykład. Czy to tyle widzę to intelektualnie? Intelektualność Kubricka na Kubrick, zwłaszcza w swoim potem autorskim już kinie, nie mówimy o początkowym, tylko już autorskim, nie obchodził się z widzem łagodnie w żadnym filmie. Tutaj też nie, tutaj dokonuje pewnej wiwisekcji zjawiska wojny, zjawiska wyszkolenia, zjawiska tego, że właściwie nawet w paru dialogach czy monologach występuje w filmie. Ta wojna nic nie zmieni. Tutaj nie walczymy o żadną ideę, nie walczymy o nic, po prostu jesteśmy na wojnie. Jesteśmy pewną grupą wziętą na wojnę. Czy z poboru, czy z poczucia obowiązku, to już nie wchodzi. Wchodzi w to, że jest to pewna grupa, pewne pokolenie wręcz wzięte w obroty wojny, które zaczynają coraz bardziej się z nią zderzać, z realiami wojny coraz bardziej zaczynają być. Zawiadamy sprawę z tego, że tutaj nie ma żadnej idei, nie ma nic. To jest pusta walka dla samego zabijania. I dlatego, żeby ktoś mógł sobie przynieść chorągiewkę na mapę. But if the shit gets too thick, I'll go to the rifle. 80 wcale nie były spokojne
bo mimo tego, że nie mamy tak owianej legendami wojny w Wietnamie, cały czas mamy niepokoje w Zatoce Perskiej, cały czas mamy Bałkany, cały czas mamy cały Bliski Wschód. To będzie eskalować. To będzie eskalować i to może nawet jest trochę profetyczne, dlatego że też pokazana jest ta kamera, która patrzy się na widza. Jest to ujęcie tej kamery, kiedy są nagrywani żołnierze, tak? I żołnierze w pewnym momencie zaczynają się patrzeć nie jakby patrzyli się w kamerę, tylko jest zburzona ta czwarta ściana, tak? Tak, czyli mówią bezpośrednio do kamery, do nas, tak? I jest w tym jakieś przedstawienie, tak? Widać, że oni po prostu oni się zgrywają, jakby zgrywają kogoś, nie? Podsumowanie. To takim krótkim zdaniu, jak to by się podobało Full Metal Jacket? Full Metal Jacket to film, który moim zdaniem trzeba zobaczyć, niekoniecznie trzeba do niego wracać. Ale na pewno warto go zobaczyć, warto go poznać. Jest to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Może nawet kojarzy mi się to z jakimś traumatycznym doświadczeniem, czasami szczególnie przy pierwszym obejrzeniu. I może nie jest to osobiście dla mnie jakiś naprawdę istotnie ważny film, dla mnie osobiście, ale na pewno jest to jeden z najlepiej zrealizowanych filmów wojennych, ale też filmów w ogóle w kinie powojennym, w tym jak jest pokazana ta ludzka strona. Nie tylko w wojnie, ale w tym, do czego jesteśmy zdolni, kiedy niszczymy. Lub też, kiedy chcemy niszczyć, albo kiedy są w nas takie instynkty, które każą nam po prostu dążyć do destrukcji. I to jest bardzo uniwersalne. Jest to bardzo uniwersalny sposób pokazany w tym filmie. Dlatego też jak najbardziej pozycja obowiązkowa, ale na pewno nie chcę wracać do tego filmu. Do tego filmu wracam i będę wracał jeszcze nie raz. Po pierwsze, dlatego że uważam, że to jest kawał świetnego filmu, bardzo uniwersalnego, który mam nadzieję, że pewnego dnia straci swoją uniwersalność, ale na razie jest całkowicie uniwersalny i całkowicie powracająca sytuacja, zarówno w czasach pokoju, zarówno w każdym miejscu, gdzie jest pobór powszechny. Ta sytuacja może się zdarzyć, biorąc pod uwagę tylko pierwszą część filmu, może też do tego Kubrick tak to mogę podzielić. Po drugie, lubię ten film, bo na to, że pokazuje świetne sceny wojenne, skupione przede wszystkim nie na pokazaniu samej walki, samej tej starcia, tylko samego człowieka i tego, co z niego zostanie po tym starciu. Czy zostanie z niego rak człowieka, który będzie musiał wrócić do domu, czy wróci po prostu sam worek, człowiek zostanie wspomniany. I to by było na dzisiaj tyle. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. To jest mój upał. Jest wiele upałów, ale ten jest mój. Sir, yes, sir!